Większość zespołów jest wyrównana ze sobą poziomem. No ale już mamy tutaj zawodników wszystkich sześciu gotowych, tak więc pauza się w tym momencie kończy. No i zostało 10 sekund do startu rozgrywki. Mamy także już skrystalizowany tutaj skład drużyny atakującej, czyli Gołębie, Loves na Tracer, 9 na Zenyatta. Mamy Squirtla na Soldierze, Hadzik na Winstonie, Ana również tutaj Zirdel i Sajar na Divie. No Lofce chyba cię nie lubi, bo od razu bardzo szybko zmienił na Gedziego swoją postać. No i zobaczmy, bardzo mocnym dive'em będą grali gracze tutaj Gołębi. Rekiny za to bardzo dobre mają pokój, teraz od razu bardzo szybko strzela, ale dziewiąty zabija jako Zenyatta. Mamy już kolejne fragi, w tym momencie pojawia się Loves z fragiem, Bocik jednak odpowiada, Herdzik również w tym momencie zabija Lovesa, no i jeszcze dziewiąty w tym momencie dojeżdża Herdziksa, tak więc bez Junkrata będą tym razem osłabieni tutaj zawodnicy rekinów, ale mimo wszystko widzimy, że cały czas tych niebieskich na punkcie jest sporo. Bocik tutaj bierze się za przejmowanie kolejnych fragów, no ale może być mu ciężko z tego względu, że gra w osłabieniu. W tym momencie pojawia się Shadow Creed z Rezem na Guardim. Sard w tym momencie dwa fragi, dwóch healerów, pozbawieni teraz leczenia zawodnicy rekinów, tak więc groźna sytuacja dla nich. Guardi jednak dojeżdża dziewiątego, mimo wszystko Squirtle i Loves nie pozostają dłużni i dwa kolejne fragi wpadają na ich konto, tak więc gołębie bez problemu przyjmują już połowę, dwie trzecie w tym momencie stuknęły, no i cóż, rekiny zaczynają tracić punkt i chyba nie dojdzie do jeszcze jednego teamfightu, tak? Będą w tym momencie już na payloadzie jechać zawodnicy gołębi, tak więc szybko poszło w tym Bardzo ładne momencie. wejście, bardzo duże obrażenie, jeżeli chodzi o dziewiątego. Tutaj bardzo pokazał, że tym Zenyattom da się bardzo dużo robić damage, ale też bardzo ważne tam były bajoryczne granaty od Anny, które blokowały czy to leczenie u Roadhoga, czy u innych postaci. I teraz widzimy No, widzimy Herdzik. teraz bocik. Piękna bomba tutaj Michy, jeszcze zgarnie mecha Sajarda w tym momencie razem z Bocikiem, no i D.Va w tym momencie wyłączona z rozgrywki, tak więc w piątkę gołębie teraz walczą o punkt, będą musieli odpuścić, poczekać na tego zawodnika szóstego, ale w tym momencie Bocik po raz kolejny z fragiem na dziewiątym tym razem, tak więc bez healera, znowuż gołębie osłabione i będą czekać na kolejnego zawodnika, ale ekonomia ultów zdecydowanie po stronie w tym momencie gołębi. Trzy ulty gotowe, czwarty i piąty zaraz będą. Tak więc, no cóż, w odpowiedzi na jeden defensywny ult ze strony rekinów, zdecydowanie lepiej ich sytuacja wygląda. W bardzo dobrej kompozycji gracze rekinów teraz wejście, bo na dziewiątego, bo mają ten swój bardzo dobry dive, który daje możliwości, że Herdzik na widow jest zostawiony sam sobie. Może na spokojnie, z daleka strzelać. Teraz jeszcze pojawia się od niego ult, tak więc z. Tutaj wallhackiem gracze rekinów będą to bronić, więc tutaj muszą odpowiedzieć na tą tak naprawdę Widowmaker, która sprawia bardzo duże problemy, bo ci oczywiście robi ten chaos na tylnej linii, jeżeli chodzi o gołębie, ale to Herdzik tutaj z bardzo dobrymi fragami na farze wcześniej, która jest bez mercy, więc ona będzie miała bardzo duże problemy. No tutaj zdecydowanie mogą to wykorzystać zawodnicy rekinów. Teraz bomba, pięknie przylepiona, piękne! Dwa fragi w tym momencie w wykonaniu Bocika, ta tutaj puls bomba zdecydowanie odwróciła los teamfightu i od razu widzimy wjazd ze strony rekinów. Nie boją się tutaj zaatakować, ale w tym momencie swój prime rage odpada Hardzik i stara się w tym momencie zgarnąć jak najwięcej fragów, ale Gławdi dojeżdża Sajarda i mamy tutaj oczywiście w tym momencie zdecydowanie przewagę niebieskiego koloru po lewej stronie na Kilfidzie. Udaje No, się ale jednak Lovesowi zabić Pawlacza, więc to jest duży frag. Nie bez jednego healera będą gracze rekinów, ale zobaczmy, Bocik już 86% na ulcie. Jeden teamfight się ledwo skończył, a on już z kolejnym i zabija Sejarda, który bez mecha był w tym momencie. No, Bocik jest tutaj jednym z najniebezpieczniejszych zawodników w rekinach. Muszą sobie z nim jakoś radzić w tym momencie gołębie, no bo jeżeli tego nie zrobią, no to cóż, daleko nie zajadą na tym ładunku. Z tego względu, że jak już wspominałeś, tutaj również Herdzik świetnie sobie radzi na Widowmaker, tutaj dobrze szuka okazji. Teraz widzieliśmy jego pojedynek w tym momencie z Lovesem, który próbował go gdzieś tam powstrzymać, utrudnić mu to strzelanie do swoich sojuszników, ale mimo wszystko pojedynek zwyciężył w tym momencie Herdzik. No i jeszcze widzimy, że Bocik tutaj cały czas szaleje wręcz na tyłach wroga, nie pozwalając im się zgrupować. Dodatkowo jeszcze kolejny wallhack od Herdziksa, więc Bocik będzie miał bardzo proste zadanie w tym momencie, żeby mieć na backline. Jest tam McCree, pytanie czy trafiona będzie flashbangiem Tracer. Tak się nie dzieje, dobry recall od niego i z kolejną pulse bombą, tak więc on te ulty nabija co teamfight.
W tym momencie zbliża się bomba od Divy, ale jest! Sire dopada Shadowgliss, ale Bocik odpowiada na to dwoma fragami z puls bomby. Lofs jednak na swoim mulcie zatrzymuje Pawlacza, ale Bocik jeszcze pozbawia mecha Sajarda, tak więc w tym momencie cały czas niebiescy w przewadze, mimo wszystko pojawia się tutaj jeszcze ult Divy, no i Gławdi, dwa fragi w tym momencie dla niego na ulcie, tak więc groźna bardzo sytuacja. No trzymanie praktycznie na respie w tym momencie zawodnicy Gołębi, tak więc daleko wyjść nie mogą. Chociaż ten atak się powiódł, to jednak mimo wszystko ciężko jest tutaj się ruszyć poza tą bramę. Bardzo dobry od Lofsa ult na tym geniu. No musiał go wreszcie zużyć, bo widać tutaj zmianę teraz na Makri, żeby sobie z tym bocikiem spróbować poradzić. Wszystkie ulty, które były możliwe do użycia, zostały użyte. Obie bomby Divy, więc to przez chwilę będziemy tutaj tak naprawdę odwrócić się. Czy bocik, czy zabiją bocika? Tak się dzieje, tak więc w tym momencie otwiera się przed Gołębiami możliwość popchania tego payloadu. Widzimy, że już oczywiście Sajard agresywnie razem z Hardzikiem tutaj wyjeżdżają, żeby jak najbardziej wypchnąć broniących, żeby zepchnąć ich z tego payloadu, i tak też skutecznie ten atak tutaj zadziałał, więc widzimy, że Hardzik tutaj już na high groundzie, ten Winstonem, stara się dojeżdżać z kolei Herdziksa, który na wdowie gdzieś tam stara się tych zawodników Gołębi eliminować, ale mimo wszystko teraz piątka zawodników na Hardziku, który zużywa swoją super zdolność. Jeszcze Bocik tutaj przylepia kolejną piękną bombę. No ten zawodnik praktycznie za każdym razem dwa fragi wyciąga ze swojej bomby. Teraz widzimy, że tutaj daleki wypad, mocno zraniony w tym momencie. Jeszcze gdzieś tutaj atakowany przez Farę i w końcu dopadli go Sajard oraz Squirtle. Tak więc Squirtle bardzo mało życia, będzie się chciał wycofać. Udaje mu się to zrobić. Pada w tym momencie Widow, więc oni teraz w przewadze będą po stronie atakującej. Pojawia się ult Hainun od Lofsa, który zabija Mercy. Tutaj lekkie zaskoczenie. No i zobaczcie, pojawia się z kolei Sound Barrier od 9, który może bardzo to zrobić, ale Sajard używa swojego mecha, żeby wyzonować, tak więc teraz jak najdalej muszą to dopchać. Udaje się Lofsowi zabić bocika, co otwiera tak naprawdę dopchanie tego do drugiego punktu. No w tym momencie nieudany ult ze strony rekinów, jeżeli chodzi o Divy, ale Sajard już pozbawiony mecha, jeszcze Herdzik tutaj zaczyna utrudniać sprawę, bo pojawił się Makri w grze, tak więc no cóż, tutaj Squirtle może mieć problem, ale mimo wszystko zwycięża w tym starciu z tym Kowbojem, no ale jednak przywraca go do życia Shadowgliss i pojedynek zaczyna się toczyć dalej, w tym momencie jednak recall ze strony Squirtla, żeby uratować swoje życie po flashbangu. Zirdel w tym momencie pozbawia mecha Michego, Herdzik jeszcze dojeżdża Squirtla, tak więc bez smugi w tym momencie zawodnicy Gołębi coraz bardziej osłabieni. Lofs jeszcze szuka tutaj dla siebie okazji, żeby kogoś zabić, ale bezskutecznie. Herdzik w tym momencie zwycięża pojedynek rewolwerowców. No i cóż, widzimy, że zdecydowana przewaga w tym momencie zawodników rekinów na punkcie i tak kończy się pierwsza runda. Patrząc, nie, tutaj Gołębie miały problemy z tym bocikiem, ponieważ bocik przeważnie 2-3 osoby skupiał na sobie po stronie Gołębi, tak więc w tym wypadku tutaj reszta drużyny mogła na spokojnie tak naprawdę nabijać sobie własne ulty. Tutaj naprawdę duże gratulacje do bocika, który ten ult miał chyba co teamfight, jak nie dwa ulty na teamfight, w zależności jak długo w nim żył, czy jak długo mógł w nim siać zamęt. Tak więc teraz zobaczymy rekiny po stronie atakującej. Oni pokazali na wcześniejszych spotkaniach, że Hollywood mają bardzo dobrze rozplanowane, dlatego tak często je grają. No i zobaczymy. Na pewno duże dla mnie zaskoczenie, że drużyna Gołębi próbowała na Widowmaker grać Farę, to po zmianie tych postaci, kiedy Lofs sprzed na Makri zaczęło wyglądać o wiele lepiej po stronie Gołębi. Było to jednak troszeczkę za późno. No i tam udało się. Nie wiem, czy po obu stronach wiedzieliśmy tutaj Divę. Ja nie wiem, czy w tym meczu jeszcze Diva zabiła kogokolwiek z ulta. Widziałem tam zabicia nawet boosterami, widziałem normalne fragi, ale nie widziałem ulta, żeby cokolwiek zabił. Więc jest to chyba pierwsze spotkanie, gdzie Diva tutaj bez jeszcze fraga na ulcie. No tak, ale widzieliśmy tutaj również, że gdzieś tam pojawiał się Squirtle, który na koniec zmienił na tą smugę. Chociaż mimo wszystko nie udało się tam za wiele zdziałać Gołębiom na ataku w tym momencie. No ale cóż, jestem ciekawy tego, jak Bocik i tutaj jak również Herdzik rozegrają to, jeżeli chodzi o stronę zabójstw. Również Gławdi oraz Michi mogą tutaj wiele zmienić. No i Pawlacze oraz Shadowgliss tak naprawdę będą czuwać nad tym, jak ta ofensywa będzie przebiegać z drugiej linii, pilnując gdzieś tam, żeby te obrażenia były jak najmniejsze odnoszone przez zawodników drużyny atakującej. W tym momencie rekiny już pojawiają się na punkcie i Bocik szuka dla siebie okazji do ataku.
Tutaj bardzo ważna różnica w tym momencie, jeżeli chodzi o kompozycję Gołębi, jest to, że pojawia się ta Mercy, żeby wraz z Farą latać, ale bardzo szybko przez Herdixa zabita, próbowała uciec do małego pokoiku. Tak się nie dzieje, no i teraz po prostu strata tak ważnej postaci, jaką jest Mercy, tak bardzo szybko powoduje, że bez problemu drużyna Rekinu tutaj będzie mogła pofragować. Udaje się tylko zabić Pawlaka, który zostanie wyresowany, tak więc jeszcze szybszy atak niż wcześniej widzieliśmy od Gołębi teraz na pierwszym punkcie. No tutaj zdecydowanie można się pokusić o określenie Blitzkrieg, jeżeli chodzi o tą ofensywę w wykonaniu Rekinów. Nie bali się tutaj wjechać agresywnie. Herzik oraz Bocik wykonali oczywiście swoje zadanie podręcznikowo w tym momencie, no ale widzimy, że tutaj jeszcze Gołębie nie powiedziały ostatniego słowa, tak więc czekają w tym momencie, grupują się Sajard tutaj w tym momencie z Reinhardtem, będzie starał się osłaniać tą tarczą przed obrażeniami zawodników swojej drużyny, ale mimo wszystko widzimy, że to bardzo tutaj niefortunnie ustawili się w tym momencie zawodnicy Gołębi, bo Herdix, Gławdi i Bocik dopadają w tym momencie czterech zawodników, tak więc osłabienie cały czas. Wykorzystują dzięki temu tą sytuację i dopada tu jeszcze Gławdi z Irdela, tak więc cały czas ten atak gdzieś tam trwa i nie pozwalają na chwilę oddechu Gołębiom zawodnicy Rekinów. Tutaj duży błąd od Sajarda, on powinien, jeżeli chciał to jeżeli chciał przeżyć, to był to błąd, bo albo powinien cofać się, zmusić graczy, żeby go zabili szybciej. No i teraz bardzo szybko Bocik teraz pnie samemu tak naprawdę do spawna przeciwników po tym ładnym ulcie, który tracił Diva, ale zabił McCree i w tym sposobem dopnął to do końca i pierwszą mapę Hollywood Rekiny wygrają bardzo szybko. W ten sposób pierwsze starcie skończyło się praktycznie błyskawicznie, no i Bocik zasłużony w tym momencie, uważam, play of the game dla niego, ponieważ przez cały mecz praktycznie widzieliśmy tutaj niejednokrotnie piękne zagrania, piękne bomby, również świetne pozycjonowanie się, jeżeli chodzi o tego zawodnika, no bo nie bał się gdzieś tutaj flankować, czy to atakować od pleców, tak więc cały czas pod presją zawodnicy tutaj Gołębi i nie mieli tak naprawdę szansy na wygranie w tych teamfightach. Cóż, koledzy zespołu procentowo wyglądają bardzo podobnie, bo